Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek ze Zgrywus, Wykończ Szefa oczywiście. Jesteśmy po raz kolejny w naszym tutaj studiu. W sensie tu, w wyborze odcinka, o to mi chodzi. Dobra, przeczytajmy o co chodzi w następnym naszym wyzwaniu, wnerwienia szefa do granic z czerwonością. Też ma, patrzcie, taki ma pysk czerwony, różowy, jak taki prosiak przypieczony słońcem. Ale dobra, wnerwimy go jeszcze bardziej się zdenerwuje. Tutaj chciałbym przejść do różnych zakładek, ale gra mi tego nie umożliwia. Przejdźmy do tytułu. Sekretarka sąsiada. Sąsiad nie ma sekretarki, wygląda na to, że nie, minimalna ocena, czas tam, nieważne. Bądź czuj, nowe obiekty pojawiają się na każdym poziomie. Wow, tego nie skminiłem przy aż tym poziomie, nieważne. Sekretarka poszła na urlop macierzyński, tak jak mówiłem, macierzyński? Wygląda na to, że jednak nie poderwie naszej tutaj sekretarki, bo ma jakiegoś już bolczyka, że tak powiem. I nasz uroczy kolega zostanie mianowany na to stanowisko. Chyba ten podryw sekretarki nie wyszedł, tak mi się wydaje. Postaramy się umilić mu życie. Żeby przejść do następnego poziomu, musisz zdobyć Oscara. Musimy ten poziom zrobić idealnie, ale szczerze mówiąc, każdy poziom robimy idealnie, bo jest great, okay. Więc o to chodzi. Nie ma problemu, zobaczymy ile będzie zgrywów w tym odcinku. Ciekawe, czy będzie więcej niż 8, czy mniej. 8 to było póki co najwięcej, więc tutaj zamiotło totalnie tam wszystko. Zobaczymy ile będzie tym razem, czy będzie więcej, czy będzie mniej. 4? Coś słabo, no dobra, gaśnica, uniwersalna broń. Spoko, mamy gaśnicę, nie ma problemu. Zobaczymy tylko. Mamy chłodziarka? To jest chłodziarka jakaś? Okej. Tu jest sekretarka. Sąsiad poszedł do szefa, my weźmiemy sobie torebkę. Kubek, można coś z kubkiem zrobić. Dobra, gdzie idzie nasz sąsiad? Sąsiad pewnie zajdzie sobie tutaj na dół. No, dokładnie. Jeszcze sobie przejdźmy tutaj w międzyczasie, zobaczmy czy coś tu jest ciekawego, ale chyba... Nie, tu jest coś. Kurde blade. Kurde belka, no. Biurko, w biurku można coś znaleźć. Dobra. Mamy biurko ogarnięte. Jakieś pineski, no klasyk. Czyli on idzie teraz do tego, do wody, fajnie. Teraz zobaczymy co będzie tutaj. Czy u szefa mogę coś zrobić? Mogę coś znaleźć? Coś podnieść? No nie mogę. Szef jest tylko po to, żeby był. Dobra, gdzie on teraz będzie do szefa szedł? Na dół! Na dół! Sąsiad! Znaczy ty! Czesław! Jakkolwiek. Mamy klej. Szybko schnący klej, więc podejrzewam, że to będzie dało się tutaj dać. Łodziarka być może? Tak teraz patrzę, czy ja na pewno... Dobrze to wszystko ogarniam. Poszedł do szefa coś tam zrobić. Nic. Może pineski. Szminka. Gaśnica. Gaśnica? Gaśnica do chłodziarki może obędzie się bez katastrofy. O Jezu. Ciekawe czy tutaj mogę coś skminić. Szminkę. Dobra i schodzimy od razu. Wiem, że tutaj sąsiad już idzie, więc spokojnie. Pineski, klej. Teraz się zastanawiam. Co teraz? Sobie mogłem też klej tutaj dać. Nie wiedziałem, że całe usta mu tym pomaluje, ale okej. Niech będzie. Oj, idzie do komputera teraz. Krzesło tutaj. Pineskę damy na krzesło. Dobra, na dół od razu. Nie wiem, czy to, co ja tutaj zrobiłem, jest dobre. Jeszcze kleju mi tylko brakuje. Nie wiem, gdzie klej dać. Krzesło. Też może na klej. Jakoś tak siedzi bezkrytycznie. Może do telefonu trzeba dać. Czekaj, ja dałem to pieniążkę na krzesło, czy nie? No bo... Nie wygląda to tak, jakbym faktycznie tutaj dał. Czemu ten tele... Co tu się dzieje? Co? Czekaj, może klej na krzesło? Nie, a może na telefon?
na słuchawkę. Dobra, klej na słuchawkę, teraz zejdziemy sobie na dół. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... Dobra, idźmy w tą stronę. Raczej już wszystko zrobiłem, tak mi się wydaje. Chociaż z tym krzesłem to się mocno zastanawiam, czy aby na pewno postąpiłem właściwie, że tak powiem. Tutaj sąsiad będzie sobie szedł, okej. W torebce, czekaj, pineska, to... Czy ja na pewno uruchomiłem wszystkie te pułapki? Chyba nie. Nie no, szminkę możemy z tym połączyć. To na pewno. Pineskę można połączyć tutaj z biurkiem. Znaczy z, kurde, z siedzeniem. Wow! O Boże, co tu się stało? Teraz idzie co, do szefa? Dobra. Któryndy? Tyndy, tyndy! No to wychodź, zejdź na dół, dobrze. Pasuje. Szef sobie tutaj będzie szedł. To w ogóle jest bezużyteczne pomieszczenie, tu nic nie ma. I teraz tak, teoretycznie jak on zajdzie, odejdzie od szefa, wiecie co było świetne? Jakby tą szminką miał wysmarowany ryj, nie? Po napiciu się kawy, by poszedł do szefa wtedy. Wydaje mi się, że to było sporo lepsze. A tu nie zbierze opierdzielu? Nie zebrał. Co to jest? Czy to jest... Teraz do babeczki idzie. Kiedy pójdzie do kompa? Tak się zastanawiam, cicho. Cześć, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Gdzie ja? A tu mnie wcięło, dobra. Tutaj pewnie poszedłem. Gdzieś w wejściu stałem albo coś. Dobra, czekamy, zobaczymy jaki będzie efekt tego wszystkiego. Jak teraz do kompa pójdzie. Czyli jest szef, sekretarka. Znowu ryj już wysmarowałem, ale to nic nie dało. Teraz do kompa idzie. No w ogóle schodzi? Schodzi na dół. Dobra. W archiwum jestem bezpieczny, na to wychodzi. Czyli tutaj w zasadzie nic. Musimy wyczuć mniej więcej gdzie, co i jak, ale no jestem zdziwiony, że tylko cztery te. No dobra, krzesło spreparowałem, mam nadzieję, że to teraz coś zmieni. Oby. Najpierw usiądzie. A teraz pineska zaskoczyła? Teraz zaskoczyła pineska, więc nie wiem, nie jestem pewien jak to miało działać. Teraz weźmie telefon, który by the way wisi mu przy uchu, ale... Z czego? I co, klej? Piękna to jest. O Jezu! Wy widzieliście jak to pięknie wyglądało? Takie... ja pierdzie. To jest chyba najlepsza animacja jaką widziałem w tej grze, naprawdę, autentycznie. Robimy jeszcze raz, bo żeby przejść dalej trzeba mieć Oscara. Więc no, niestety. Najpierw idzie do szefa, później idzie do babeczki, do komp... Albo teraz po wodę idzie, nie wiem jak w jakiej to kolejności, nie pamiętam jakiej to kolejności szło. Tak, ale nie będzie przechodził tędy, więc na razie tutaj szminka. Dobra, gdzie ty idziesz teraz, ziomek? Którędy? Tędy? Tędy, dobra. To idziemy tutaj już. Na razie gaśnicy, mówię, nie używamy, bo nie ma sensu. Dobra, pineska. Nie jest już tak wygodne. Dobra, klej na słuchawkę. Ciesz się wodą, póki możesz. I gaśnica. Dobra, teraz pójdzie do szefa. Tak, i od tego szefa się musi wszystko zaczynać. Ojoj, 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 uciekaj, uciekaj! Jezu, jaki stres! Mówię, tutaj głównym clue tego wszystkiego to jest, żeby to odpowiednio ułożyć. Chyba. Ło, tu się ledwo to udało! Ja pierdzielę, ja już to drugi raz zrobiłem taką manianę. Nie mogę tak robić. To jest straszne. Weszło? Przecież ten jeden z gryf naładował praktycznie 3/4 paska. To jest w ogóle możliwe? To ma sens? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale się udało. To była poprawna kolejność, więc dobra, wychodzimy. Udało nam się zrobić odcinek, 4 zgrywy. No nudno trochę, ale
bardziej było trzeba dopasować kolejność tych zgrywów. Nie lubię czegoś takiego. Lubię zgrywać to w czasie, ale nie w ten sposób, że jak jeden zgryw zrobisz przed drugim, to zdecyduje o tym, czy przejdziesz poziom. To jest słabe jednak. Tak stwierdzam. No ale dobra. Jedziemy z drugim poziomem. Co my tu mamy? Archiwalne prace. Sąsiad przegląda archiwa, podjadając słodycze, a z pracy zdaje szefowi regularne sprawozdanie. Zdaje się, że zupełnie o nas zapomniał. Przypomnijmy mu o naszym istnieniu. Żeby zdobywać punkty, nie wahaj się użyć nieuczciwych gierek. Cały czas to robimy. No dobra, udało się. Ta animacja z telefonem była chyba najlepsza. No best of the year po prostu. Tu jest na górze. Z apteczki coś wziąłem. Ciekawe co tu jest. Kałamasz. I mamy ile? 7. No powiedzmy. Tak patrzę, że w miarę te wszystkie rzeczy się komplementują. W sensie... tutaj nic nie ma. Dobra. Próbujemy zejść na dół. 7, czyli tego będzie całkiem sporo do zrobienia. Zobaczymy, czy tutaj... A, tutaj coś jest w ogóle, w szafce. Idzie do szefa. Pewnie będzie do kibla jeszcze też latał. Zabrudzone dokumenty. No, zgaduję, że też może być to coś ciekawego. Zabrudzone dokumenty. Mamy magnes i hantla. O Boże. Dobra, mamy te dokumenty. Teraz jeszcze będzie filiżanka kawy. To pewnie on tutaj będzie coś przychodził sobie. Do filiżanki kawy pewnie trzeba czegoś dodać. Tak zgaduję. Teraz po te archiwa idzie. Wezmę sobie mopa. Wezmę mopa i chyba trzeba, muszę chyba uciekać od razu na górę. Nie, na dół. Poczekaj, gdzie on teraz idzie? Do akwarium. Dobra, dobrze, że na dół zszedłem. Okej. Jest 6. Kurde, co jeszcze możemy zrobić? Coś jeszcze czegoś nie zabrałem w takim razie. Wejdźmy sobie na samą górę, jeśli się da. Z rybkami to wiem, co zrobić. To jest witaminy. Może żeby te... rybki? Coś ten? Z tym przełącznikiem nic nie zrobimy. Telefon. Z telefonem można pewnie coś zrobić. Gładziutka podłoga. Jakąś karafkę muszę. Pudełko ze słodyczami. Teraz zlew. Ja pierdzielę, jaki ten level jest długi. Czekaj, gładziutka podłoga. To ja muszę jakoś naprawdę jakoś tam... jakiś kurde... wziąć. Pewnie witaminy będą w tym. Tutaj nic. Tutaj też nic. Tutaj jest gładziutka podłoga, no to to. Nie mogę do szefa wejść. Może tutaj jeszcze coś będzie. Strasznie duży jest ten poziom i ciężko się w nim rozeznać. Muszę trochę patrzeć, czy ten sąsiad gdzieś tutaj nie idzie. Aha, teraz idzie sobie coś wgryznąć. Gdzie jeszcze czegoś nie zebrałem? Tak patrzę, o, idzie coś zadzwonić. Z akwarium mogę coś zrobić, tylko że nie bardzo wiem za teraz co. Tu z tą babą nic nie zrobię. A, naftalina jeszcze, dobra, już mam wszystko. Tylko teraz tak. Co dalej? On teraz pójdzie za... Teraz idzie do babeczki. Bo jeszcze ja nie obejrzałem w ogóle całego poziomu, co on tutaj robi. Teraz idzie do kompa, dobra. To tak, kałamasz pewnie tu będzie można dać. Nie? Witaminy? Witaminy, no dobra. Niech ryby też mają coś od życia. Ten koleś tutaj będzie sobie jadł, dobra. I pewnie... on tutaj ogarnia jakieś archiwa. O, dobra. Dokumenty i pudełko. Teraz idzie do szefa, okej. Mamy jeszcze naftalinę, pewnie da się ją połączyć gdzieś tutaj z dystrybutorem albo z czymś. Ewentualnie pójdziemy sobie na górę. Z pudełkiem czekoladek to pewnie można połączyć. Tak jest. Jeszcze kałamasz, jeszcze można z czymś to podpiąć. Telefon. Magnes.
Dobra, uciekamy. Jezu, ledwo się udało. Po raz kolejny. Teraz te archiwa się zepsują. Znaczy, archiwa mu tam zabrudzone dałem. Teraz sobie zejdzie tutaj. Dobra, my zejdziemy na dół. Ta gładziutka podłoga gdzieś tam była jeszcze. Kurna, tylko gdzie? Nie pamiętam już, gdzie co było. Teraz rybki. Rybki też będą ciekawe. Czekaj, on tutaj... Z kranem coś tu było do zrobienia. Oj, nie pamiętam. Dobra. Dobra, zaraz to ogarniemy. Najpierw idziemy do tego. Nalać tuszu. Rękę mu zjadła, czy jak? Aha, okej. Mop. Gładziutka podłoga. Gdzie jest gładziutka podłoga? Tam jest podłoga, dobra. Idziemy sobie na górę. On idzie na dół i jeszcze nie mam pojęcia, gdzie tą hantlę można. Gdzie tą hantlę można połączyć? Bo teraz idzie tutaj. Ale z tym kranem nic nie mogę zrobić. Ciastko. Chyba już wiem. Czekaj, telefon może? Hantle i telefon to bez sensu. No tak. Może gdzieś tu z czymś. Muszę się zastanowić i poszukać. A, hantla, dobra, hantle połączyłem. Przy odrobinie szczęścia odbędzie się bez obrażeń, ale kto wie. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. No i co? Atramentu się napiłeś, co? No tak mi się pewnie wydaje. Pewnie tak. Czekaj, ten telefon chyba też był spreparowany w jakiś fajny sposób. Co on... Czekaj, co ja dałem na ten telefon? Bo już nie pamiętam. Tego jest tyle, że już nie pamiętam, co gdzie dałem i po co. Oho. A nie, to będzie dopiero jak w drugą stronę będzie szedł. Telefon. Magnes jest przy telefonie. Aha, że zaczyna dzwonić pewnie. No dobra. Tutaj teraz będzie szedł. Nie, w drugą stronę jak będzie szedł, to jest dopiero. No okej, niech będzie. Pudełko ze słodyczami. Tak zakładam, że będzie podjadał. A co tu było? Witaminy? Czy nie? Naftalina! Teraz będzie szedł do szefa za chwilę. A jak będzie szedł do szefa... Strasznie mało czasu na to wszystko jest. To jest duża mapa, jest mało czasu. Coś jeszcze się wnerwił, nawet nie wiem, o co chodziło. Dobra, idzie do szefa. Ale tu już jest ta miotła. Znaczy ta szczotka, czy cokolwiek innego. No gładziutka podłoga. Go cmoknęło. Dobra, zdobyliśmy trofeum, ale nie mamy jeszcze jednego zgrywu uruchomionego, więc teoretycznie nam się udało, tylko jeszcze jedną rzecz musi gdzieś uruchomić, tylko nie pamiętam gdzie. Hantle musi uruchomić. Pewnie musi pójść po archiwa. Tylko ciekawe, czy się wyrobię w czasie, mi jeszcze 2 minuty zostało. Napisz, przystępluj, cokolwiek. Tak jest? Fajnie? Dobra, idzie teraz po archiwa. A do archiwa uruchomiał jeszcze kartotekę. Zdążymy, jednak zdążymy. W strasznie dziwny sposób mi się udało ten poziom przejść. W sensie, za pierwszym razem. Tylko tak jakoś strasznie kombinowanie. W sensie, Oscara zdobyłem już przed tym, jak wszystko wykonałem. I w zasadzie wszystko się udało wykonać za pierwszym podejściem. Anyway, anyhow, udało nam się, nie mam pojęcia jak, ale nam się jakoś to udało, jest sukces, pewnie nie jest maksymalny wynik punktowy, ale wszystko jest zrobione, także mi się wydaje, że odcinek jest zamknięty, raczej. Można, wiecie, maksować jakoś wyniki czy coś w tym stylu, ale no szczerze mówiąc mi się nie chce, bo i po co, nie ma to żadnego sensu, pewnie można było to optymalniej zrobić, ale gra mi zaliczyła wszystko na great i okej, więc raczej jest dobrze, no. Chociaż czasu nam zostało niewiele. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek, ponieważ jest najwyższy czas, wydaje mi się, na zakończenie odcinka. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i w kolejnym odcinku kończymy grę. Ostatni odcinek.
tej gry. Na razie.